W jakim czasie wyszkolisz dobrą załogę nowoczesnego czołgu? No teraz obserwujemy to na żywo, bo trzeba szkolić Ukraińców pod kątem Abramsa. Pytam się, w jakim czasie? W jakim czasie? Ja ci dałem przykład mechanika samochodowego i kierowcy tyłu. No, w warunkach wojny to trzeba liczyć kilka miesięcy pewnie. A chcesz, żeby on przeżył, czy żeby sobie zginął ten młody człowiek? Mówimy o tobie. No, wolałbym przeżyć. Wolałbyś przeżyć. Witaj. W świetlicy wolności tutaj u nas. Za tę wolność, jak rozumiem, walczysz czy walczyłeś od połowy lat 90. jako polski żołnierz. W 93 roku rozpocząłeś służbę zasadniczą i właściwie poza krótką przerwą potem już w formacjach wojskowych takich czy innych zostałeś. 13 medali, jak naliczyłem, 13 odznaczeń wojskowych w tym czasie zdobyłeś. To właściwie wystarczy tytułem wprowadzenia z mojej strony, ale chciałem zapytać ciebie, dlaczego w ogóle zostałeś żołnierzem? To nie jest taki oczywisty wybór ścieżki zawodowej w tych czasach. Znaczy, etap każdego człowieka to jest etap lat, w jakich się wychowywał. Ja jestem 74 rocznik, a więc taka może nie głęboka komuna, ale kraj, który był w Układzie Warszawskim, kraj, gdzie był pierwszy sekretarz KCPZPR. Zresztą siedzimy w bardzo historycznym miejscu tutaj. Tak. Bo tutaj kiedyś przecież nie była giełda, tylko tutaj był, jak się mówi, komitet centralny, prawda? Zgadza się. A więc ja sobie nie uzurpuję prawa do mówienia, że wywalczyłem wolność, bo jako młody człowiek w 89 roku nie miałem jeszcze praw wyborczych i to nasi rodzice tak naprawdę i Solidarność doprowadziła do tego, że od 89 roku mamy demokrację. Może nie jest ona najświetniejsza, ale jednak jest. No i całe moje pokolenie to takie troszeczkę jest przemieszane, bo wtedy za bardzo do wojska nikt nie chciał iść. To była zasadnicza służba wojskowa, gdzie była fala, no ale wychowanie się na filmach typu Psy z Bogusławem Lindą w roli głównej, Cezarym Pazurą, Samowolka, Król, no i brak perspektyw powodowało, że wiele chłopaków z mojego pokolenia, którzy interesowali się wojskowością, a interesowaliśmy się nią napędzeni Hansem Klossem, czterema pancernymi i psem, wyjeżdżało do Legii Cudzoziemskiej. Ci zapaleńcy, którzy byli, szukali drogę w czerwonych beretach, czy to w Krakowie, czy w Lublińcu, więc ja jako z wykształcenia robotnik wykwalifikowany, ślusarz, spawacz po szkole zawodowej, to wręcz na ten bilet z wojska czekałem jak na wybawienie, żeby nie musieć wstawać rano i iść do fabryki, być robotnikiem, bo to jest bardzo ważna i trudna praca, ale myślę, że to nie jest marzeniem młodego chłopaka, żeby być ślusarzem w fabryce. Za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, a tymczasem chciałem Was zachęcić do wpłacania 1,5% Waszego podatku na Fundację Warsaw Enterprise Institute. To dzięki właśnie Waszym wpłatom możemy realizować naszą misję, nagrywać tego rodzaju materiały i skuteczniej bronić Waszej wolności. Numer KRS Fundacji pojawi się tutaj. 2 lata służby zasadniczej, a potem misja zagraniczna w Libanie. Ja byłem jeszcze w tym okresie, że ja byłem ostatnim poborem, który miał 18 miesięcy służby zasadniczej. Jakieś 2 lata przede mną, z 2 lat zmieniono na 18 miesięcy. Po mnie przychodzili na 15 miesięcy, później już było 12 i skończyło się całkowicie wycofaniem. I ja w trakcie tej misji, z tego poboru zasadniczej służby wojskowej, wjechałem na misję ONZ-u do Libanu, UNIFIL. Wtedy w Libanie było spokojnie, niespokojnie, jak to tam wyglądało? Było tak jak teraz, cały czas, a więc taka trochę zamrożona wojna z rozszerzoną linią demarkacyjną na pograniczu izraelsko-libańskiej, a więc cały czas napięcia, może nawet trochę bardziej niż teraz, bo wtedy dwie takie duże partie w Libanie, a więc Hezbollah i Amal, które się ze sobą ścierały. Nie wiem, czy dobrze powiem, ale Hezbollah chyba do dzisiaj jest uważany za organizację terrorystyczną, ale jest to organizacja, która nie tylko walczy, ale też ma własne szkoły, własne szpitale i normalnie w Libanie funkcjonuje. Bardzo ciekawa misja, pokazująca przede wszystkim takiemu żołnierzowi jak ja, że wojsko może wyglądać inaczej. W Polsce, w tej zasadniczej służbie był taki podział, tych słów za bardzo nie lubię, ale na trepów, a więc kadrę i na szwej, czyli żołnierzy zasadniczej służby, i jedni i drugich nie rozumieli i ścierali się ze sobą. A wyjazd do Libanu spowodował to, że ja się zaprzyjaźniłem wręcz z kadrą, z podoficerami, z oficerami, bo tam taka rodzina misyjna
naprawdę potrafiła stworzyć miejsce, w którym się nie tylko dobrze służyło, ale dobrze po prostu pracowało. I wtedy ci zaświtała w głowie myśl, że wojsko być może zawodowe to jest ta ścieżka, którą chcesz wybrać? Dokładnie tam, bo to, co dawała zasadnicza służba wojskowa, uwierz mi, nikt nie chciał w tym być i funkcjonować. Nikt nie chciał być goniony, nikt nie chciał być pozbawiony swojej osobowości. W wojsku wykonuje się rozkazy, się nie dyskutuje. Zresztą ilość haseł takich mocno niecenzuralnych, które bym ci tu z rękawa mógł wysypać, jest bardzo duża, jak w wojsku się mówiło i funkcjonowało. A to wojsko w Libanie było całkowicie inne, było wyselekcjonowane i mogę ci przytoczyć na przykład na 200-kilkudziesięciu kandydatów. 80 żołnierzy służby zasadniczej tylko wyjechało, a więc odsiew był dosyć duży. To jedno, a dwa, obraz innych armii świata, bo tam na miejscu spotkałem Norwegów, Włochów, Francuzów, Szwedów, żołnierzy z Fidżi, z Gany, z Nepalu, a więc jedziesz na przykład do Norwegów i patrzysz, że na jednej kanapie siedzi sobie szeregowy z majorem i się wygłupiają, pijąc sobie piwo w bazie, że za takim blatem jak tutaj nie ma nikogo, kto kasuje za to piwo, tylko sam idziesz, otwierasz szufladę, wkładasz pieniądze, wybierasz sobie resztę i częstujesz się z lodówki piwem. A więc pokazanie innej kultury, w ogóle systemu funkcjonowania, co mnie bardzo imponowało. Potem wróciłeś z misji i musiałeś się przeszkolić, bo celowałeś w najbardziej chyba wyspecjalizowaną jednostkę Wojska Polskiego, czyli wróciłem z misji i do jednostki, do Lublińca przyjechałem 48 godzin przed wyjściem do cywila z myślą, że zostanę żołnierzem nadterminowym. W 24 godziny odmulono mi to, takie słowo, żargon wojskowy. I rano podpisałem dokumenty, że chcę być żołnierzem nadterminowym, po południu je już wycofałem. Nie miałem wtedy średniego wykształcenia. Aby pójść do gromu, trzeba było mieć średnie wykształcenie. Chciałem iść do szkoły. W Lublińcu mi tego nie umożliwiono. Powiedziano mi wprost, że kapral terminowy w weekendy to nie uczy się, tylko zajmuje się wojskiem, żeby kadra miała wolne. Poszedłem do cywila i byłem chyba najbardziej nieszczęśliwym młodym człowiekiem, jakim mógł być, bo chciałem pójść do policji, nie miałem wyższego, średniego wykształcenia, mnie nie przyjęto. Poszedłem do Straży Granicznej, do mnie w mieście w Raciborzu, też mnie nie przyjęto, Straż Pożarna też mnie nie chciała, więc wróciłem z powrotem do mojej fabryki kotłów Rafako na strażnika przemysłowego. I założyłem sobie 3 lata, że w te 3 lata uzupełnię wykształcenie. Wtedy średnie wykształcenie to było dla dorosłych, 3-letnie wieczorowa szkoła, gdzie w moim mieście jej nie było, musiałem jeździć do Wodzisławia Śląskiego, więc ten czasookres był wydłużony, nie wiedząc, jaki jest efekt końcowy. To jest dosyć trudne dzisiaj, bo dzisiaj żyjemy w bardzo szybkim świecie i coś chcemy i już mamy to dostać, prawda? A wtedy 3 lata, nie wiedząc, jak wygląda meta tego wszystkiego. Alternatywę sobie taką dawałem, że jeżeli nie dostanę się do gromu, to wyjadę do Legii Cudzoziemskiej i tam będę służyć. Dostałeś się do gromu? Dostałem się do gromu, ale to był duży wysiłek, który się opłacał. Raz szkoła, a więc normalnie pracowałem, 3 razy w tygodniu musiałem jeździć do szkoły. 2, dbanie o siebie, wewnętrzna motywacja. Dzisiaj mówimy o mojej jednostce GROM, mówimy o selekcji i praktycznie czy można przeczytać moje książki, wspomnienia moich kolegów, można wejść na stronę wojsk specjalnych czy jednostki, mam już wszystko ładnie rozpisane. Ja w tamtym czasie wiedziałem dosłownie nic. Nazwę GROM i zdjęcie panów w czarnych okularach z 1994 roku, którzy stali na lotnisku Okęcie i wjeżdżali do Haiti. Bo jednostce nie było wiadomo nic, nie wiedziało się niczego, do czego służy, kto się tam dostaje. Ale poszedłeś tam, zaniosłeś podanie i czekałeś na odpowiedź? Nie, tak to nie było. Był taki miesięcznik Komandos i w tym miesięczniku Komandos znalazłem na ostatniej stronie taką suchą informację reklamową, na jaki adres przesłać swoje dokumenty i co jest wymagane. A więc wysyłasz list, piszesz te dokumenty, rzucasz go do skrzynki pocztowej i czekasz tydzień, drugi, zapominasz, że coś wysłałeś i po 3 miesiącach dostajesz kopertę z pieczątką jednostki wojskowej i zaproszenie na wstępną selekcję. I nagle serce ci wali, szalejesz wewnętrznie, bo
ktoś jednak przejął twoje dokumenty, zobaczył, ja dzisiaj znam system, wiem jak to wygląda. Ten list mógł spać, spaść, zagubić się, ktoś mógł przeczytać i stwierdzić, że jednak ten młody chłopak się do nas nie nadaje i to wyrzucić. A więc po dostaniu tego listu naprawdę drżenie rąk i... Tam było już napisane, co w trakcie nie, tej wstępnej selekcji się będzie działo? Nie, nic nie było napisane. Dostałem ten suchy list, nawet ostatnio go przeglądałem, bo wznowienie mojej książki ostatniej Gryzą psy, gdzie opisuję cały ten etap selekcji do gromu. Tylko, że mam przyjechać na WF. Mam przyjechać na WF do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. I napisano, że będzie bieganie, brzuszki, pływanie, walka wręcz, kropka. I stawić się tego i tego dnia o godzinie 8 rano na biurze przepustek. Koniec. Nie masz innej wiedzy, nie ma internetu wtedy, nie ma telefonów komórkowych, telefonu stacjonarnego w domu nie miałem. A więc wsiadasz w swój samochód, który w tamtych czasach się śmiano, że nie jeden niemiecki przystanek został przerobiony na Golfa czy na jakieś Renault. I takim samochodem jadę przez pół Polski do Warszawy na mapie szukając, gdzie jest Legionowo, prawda? A więc tam poranek, pamiętam, dosyć zimny i wiele takich samochodów i młodych chłopaków, podobnych jak ja, stanęło rano. Ogólnie nas tam było ponad 500 osób, które przyszły na selekcję. Trudna to była selekcja, czy to była taka naprawdę wstępna? Zrób 10 brzuszków, pociągnij się 15 razy i okej. Okay. Wszystko zależy, na jakim jesteś etapie swojego życia, jak jesteś wytrenowany. Dla mnie była trudna, bo ja grałem wtedy w piłkę dosyć dużo i 3 tygodnie wcześniej po strzelonej bramce zawsze robiłem salto i naderwałem sobie ścięgna Achillesa. A biegałem, przygotowałem się naprawdę mocno, więc ten bieg na 3 km był dla mnie trudnym wyzwaniem, ale i tak przebiegłem jako drugi. Później wszystkie inne rzeczy, pompki, nurkowanie czy skok z trampoliny było dosyć łatwe. Ja dobrze nie pływałem, a więc pływałem stylem byle do brzegu. I to są nasze też takie ograniczenia, bo nagle się rozbierasz w szatni i widzisz, kurczę, wielkich chłopów. Pamiętam, przede mną był taki chłopak, który ponoć był jakimś policjantem, wytatuowany, tak. Wielki facet. No, ja wyglądałem, jak wyglądałem młody, 22-letni chłopak, a więc szczypiorek. Jeszcze mamy te obrazy z tyłu głowy z filmów. Dokładnie, Rambo Komando, na których się zrobiało. Który swoją drogą nie jest wysoki. Dokładnie tak. Sylwester Stallone jest właściwie ale naszego wzrostu. Ja już wtedy się o siebie za bardzo nie martwiłem, bo ja w Lublińcu pamiętam, ile razy byłem w stanie się podciągnąć na drążku, a więc zawsze najwięcej. Byłem mistrzem pułku w bieganiu na 3 km. Nie przechwalam się, tylko mówię o swoich rzeczach. I ten obraz taki, który jednych demotywuje, innym daje nadzieję, to ten wielki facet przede mną nie skoczył z trampoliny do wody. Musiał zejść, miał lęk wysokości. A ty wchodzisz, skaczesz z 5 metrów i masz frajdę. Tamten odpada, nie przyjmują go, a ty nie masz tych zahamowań. A więc mówiąc o selekcji do gromu, to jest głowa w 60% albo i w 70%, a ciało tylko w 30%. Ile etapów miała ta selekcja? I to nie, selekcja jest zawsze dwuetapowa. To jest tylko taki zwykły, normalny sport, a więc zadania biegowo-wysiłkowe. To jest pierwszy etap, żeby oddzielić tych, którzy pójdą na selekcję. I selekcja właściwa to już jest selekcja, w moich czasach była w Bieszczadach. Tydzień czasu, o której słowo selekcja dowiedziałem się w dniu selekcji, że to się tak nazywa. Dzisiaj słowo selekcja funkcjonuje, wtedy nie funkcjonowała. A więc nie było się kogo zapytać, co to jest selekcja. A więc wyjazd w Bieszczady, gdzie dostałeś, masz się tam zgłosić za 3 tygodnie o godzinie 8 rano i kropka, i nikt z tobą nie rozmawiał bardziej. I ten etap bieszczadzki to już jest taki ciężki etap? Etap bieszczadzki jest bardzo trudny. Etap bieszczadzki jest bardzo trudny, bo to jest dzisiaj, ja mówię, ja już mam doświadczenie, wiem jak się takie selekcje przeprowadza i to jest takie gry i zabawy z młodym człowiekiem, gdzie dojrzali instruktorzy wiedzą jak sobie pograć z kimś, żeby kogoś zniechęcić. Nabór do jednostki specjalnej jest fenomenalny, bo zniechęca się ludzi, żeby przyszli do gromu. Robisz wszystko, żeby oni nie chcieli być. Żeby psychicznie... Tak, żeby ich rozpadli. Zniszczyć, żeby sami zrezygnowali. Z jednego prostego powodu. My w gromie chcemy tylko tych, którzy chcą. Nikogo na siłę. Sceny filmowe to jest takie, że masz żołnierza, na którego krzyczysz, klniesz i każesz mu robić coś, a na selekcji do gromu mówisz, po co? Po co ty się męczysz? Bez sensu. Brudny, zimny, głodno, chłodno, do domu daleko? Zawieziemy cię na przystanek PKS-u i idź do domu. My cię nie chcemy. A ty mówisz, ja dalej chcę. No dobra, to przez błoto. Ja dalej chcę.
to pod górkę. Ja dalej chcę, ale po co? Bez sensu. Lepiej na kanapie w domu siedzieć, pić piwo. A więc selekcja do gromu jest zniechęcaniem ludzi. Mhm. Bo później w pracy już u nas w gromie nikomu niczego nie każesz robić, bo wszyscy chcą. Czyli jest ta selekcja, mamy tylko tych, którzy chcą i potem jest okres treningu, szkoleń, tak, specjalistycznych. To jest następny etap taki, że myśląc, że dostajesz się do gromu, że złapałeś Pana Boga za nogi i że jesteś żołnierzem gromu. Nie. To jest tylko etap. U nas w gromie mówiło się i pewnie mówi do dzisiaj, że selekcja trwa zawsze i nigdy się nie kończy. Masz taki niewyszlifowany diament i dopiero z niego robisz naprawdę w tym momencie kamień szlachetny. Ale to jest tak, że faktycznie ten żołnierz, który dołącza do gromu, dostaje cały pakiet tych umiejętności od skakania ze spadochronem w jakichś ekstremalnych warunkach, po umiejętność, nie wiem, przeżycia samemu w lesie, w jakiejś puszczy. To jest takie filmowe, czy to... To jest dokładnie takie filmowe, tylko że pójście na, za moich czasów się to nazywało, na taki roczny kurs podstawowy, to jest też etap, że nie wszyscy go przechodzą. Przeszedłeś selekcję, ale nagle może się okazać, że masz za mały na przykład koordynacji ruchowej, że nie potrafisz celnie strzelać w sytuacji chaosu, że masz pewne ograniczenia i ci ludzie są bardzo wartościowi. Ich się z jednostki nie wyrzuca, ale nie będą nigdy operatorami, nie będą nigdy szturmowcami gromu. A więc przejście całego tego elementu szkolenia, to jest tak jak powiedziałeś, to są, akurat wymieniłeś elementy, które dla nas są bardzo proste, bo to jest tylko środek przerzutu. Można powiedzieć, że skok ze spadochronem to jest tylko przerzut, a rozpoczynasz swoją operację w momencie, jak staniesz na ziemię. Nurkowanie jest to tylko przerzut w naszym wypadku. Wychodzisz na powierzchnię, wychodzisz na statek i zaczynasz działać, a więc nauczenie taktyk, technik, które wykonujesz. Co więcej, my jesteśmy szkoleni tak, żeby sami móc zaplanować własne operacje. W jednostce gromu już nikt nie stawia rozkazu, jak mają coś zrobić, tylko co mają zrobić. A my na samym dole, to jest podniesienie, ja to często w biznesie mówię, jeżeli masz swoją firmę i chcesz, żeby dobrze funkcjonowała, to swoim pracownikom na podstawowym poziomie podnieś kwalifikacje do poziomu menadżera. Zawsze będzie dowódca, dowódca jest, ale dowódca ma w zespole tak samo wykształconych, a nawet i lepszych specjalistów wysoko wykwalifikowanych. I tym właśnie różni się grom czy jednostki specjalne od konwencjonalnych wojsk, że ma wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którym już nikt nie mówi, jak mają wykonywać swoje operacje. No to jest takie przeciwieństwo zwykłego stereotypu wojaka, który wykonuje rozkazy. Wykonuje rozkazy. No, jeżeli ktoś wie lepiej, jak to zrobić, to niech sam to zrobi. Ja daję przykład mechanika samochodowego. Jedziesz do mechanika samochodowego, by mu powiedzieć, jak ma naprawić dwusamochód? Nie. Do gromu nie idziesz i nie mówisz im, jak mają wykonać tą operację, tylko jak naprawić to. Ta myśl jest jasna. No dobrze. Przeszedłeś oczywiście też ten etap szkoleń i potem przyszło prawdziwe życie, czyli misje, tak? Czyli te misje, które potem sprawiły, że masz te 13 różnego typu odznaczeń. I teraz tak, wojna nie jest, ani żadne akcje specjalne nie są przyjemnością, zakładam, na co mamy bogaty materiał dowodowy, że wojna jest zła, że zabijanie jest złe, że najlepiej, gdyby wszędzie był pokój, a ludzie byli bogaci. Niestety tak na świecie nie jest. No to jest takie powiedzenie kiedyś stereotypowe, mistrz świata, żeby wszystkie dzieci były zdrowe i nie było wojen. Nie? Tak, tak. Niestety takiego świata jeszcze nie dożyliśmy i te wojny są. Nie dożyjemy. I nie dożyjemy. I ten element psychiczny, gdy zetknąłeś się, bo rozumiem, że w Libanie na tej misji jeszcze nie miałeś jakichś ekstremalnych sytuacji, to jednak była misja... Były ekstremalne sytuacje, ale to nie było to nie do porównania z tym, co się w gromie... Zetknąłeś się po raz pierwszy z tym, że trzeba faktycznie być może gdzieś strzelić do kogoś, miałeś taki moment w swojej, zakładam, długoletniej karierze. Nie oddziałało to na ciebie tak... To jednak nie jest miejsce dla mnie? No bo zazwyczaj ludzie nie chcą zabijać innych ludzi, nie chcą nawet ryzykować, że będą musieli zabijać, tak? Innych. Złożone pytanie, na które postaram się odpowiedzieć dosyć mądrze. Słowo klucz to słowo selekcja. Ten długi okres szkolenia, wspomniałem ci, że ten kurs taki podstawowy trwał 1,5 roku. Rozmawialiśmy o środkach przerzutu, o taktykach, technikach. Od samego początku w jednostce spotkałem się z kimś takim jak psycholog i psychiatra.
Na każdym etapie szkolenia masz rozmowy i jesteś uświadamiany do tego, jak będzie wyglądała twoja praca i do czego jesteś szkolony. A więc na etapie pójścia w przysłowiowy bój nie masz tych rozterek. To wszystko zostało w tobie, z tobą przepracowane na etapie szkolenia. Szkolisz sobie górnika, to jeżeli go chcesz dobrze wyszkolić, musisz mu powiedzieć, jakie są zagrożenia pod ziemią. Nie tylko fajna barburka, nie tylko piękna defilada, których w ogóle nie lubię, tylko to, co się dzieje pod ziemią, tylko to, co się dzieje w boju. Żołnierze gromu, żołnierze jednostek specjalnych są szkoleni do tego, by walczyć, nie do tego, by paradować. A więc jeżeli jesteś już na etapie boju, to nie ma takich zahamowań, a nawet takiego myślenia i funkcjonowania. To jest myślenie na zasadzie, przecież na wojnie się ginie. Oczywiście, na wojnie się nie rodzi dzieci. Na wojnie się ginie, na wojnie się walczy i do tego jesteśmy szkoleni. I o tym trzeba mówić wprost, a nie zakłamać rzeczywistość. Ja daję tutaj przykład, a może mi odpowiesz, jak często w Polsce mamy wojnę? W Polsce, no, na szczęście nie aż tak często w ciągu ostatnich 70 lat. Tak? W Polsce, tak. To od II wojny nie było żadnej wojny. Mylisz się. W Polsce. Mylisz się. Okay. Od ostatniego rozbioru Polski, a więc 1795 roku, systematycznie w Polsce mamy co 30 lat wojnę. Powstanie, koniec, rozbiór Polski, powstanie styczniowe, powstanie wcześniej listopadowe, wojna, powstanie styczniowe, wojna, powstanie czy rewolucja październikowa, która była na terenach Polski, wojna, wojna pierwsza światowa, wojna sowiecka, 21 rok, koniec, wojna druga, 39, 45, 85, pierwszy rok mamy stan wojenny w Polsce. To nie wojna. Stan wojenny, ginęło ponad 100 osób, zginęło w Polsce. Zamieszki, to była wojna. W 94 roku z Polski wyjeżdżają dopiero wojska radzieckie, które są tutaj od II wojny światowej. Dzisiaj jesteśmy 29 lat po wojnie. Wojska na Ukrainie nie jest, wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną. Jest przy naszych granicach i jak bardzo my o niej mówimy i funkcjonujemy. W naszym położeniu geopolitycznym przez ostatnie 200 lat, co 30 lat systematycznie mamy wojnę. No właśnie, skoro mówimy o wojnie i o tym, że ona się w Polsce tak często odbywa, to mam tutaj książkę na ten temat. Wojna i pokój i wojna. Mhm. Amerykański, ale pochodzenia rosyjskiego, zdaje się, autor Peter Turchin to napisał. My to wydaliśmy w Warsaw Enterprise Institute. I tutaj pojawia się taka teza, która moim zdaniem jest tezą, którą mógłbyś rozwinąć, że wojny wygrywają te armie, które należą do społeczeństw o takiej dużej spójności, o takim dużym przekonaniu co do tego, że reprezentują właściwy zestaw wartości. I gdy widzimy teraz to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, że mamy dwie armie o zupełnie różnej mentalności. Armię obrońców, którzy uważają, słusznie uważają, że bronią nie tylko swojego kraju, ale też pewnego katalogu wartości i swobód. I armię w dużej części wciąż zmobilizowanych przymusowo najeźdźców, która właściwie nie wie, po co tam jest. I w świetle obserwacji z tej książki można by powiedzieć, że to w dużej mierze tłumaczy, dlaczego Putinowi nie udało się tej Ukrainy w ciągu ostatniego roku zająć. Że te kwestie technologiczne to jest jedna sprawa. I planowanie, strategia, taktyka to jest jedna sprawa. Ale mentalnościowe kwestie być może mogą odgrywać nawet ważniejszą rolę. Jestem ciekawy twojej perspektywy. Dołożyłbym do tego jeszcze słowo propaganda. A więc to jest słowo klucz w dzisiejszych czasach i to wszystko, z jakich źródeł czerpiemy informacje. Jak zauważyłeś, tytuł tej książki to jest Wojna, pokój i wojna. Tak. A więc to, co powiedziałem, że co 30 lat mam wojnę, się urodziłeś w którym roku? 86, tak. A więc jesteś już po wojnie i teraz żyjesz i twoje pokolenie... Tak, ale już jako okres dziecięcy nie miało to takiego znaczenia dla ciebie. A więc ja dzisiaj jestem wykładowcą na Uczelni Wyższotechnicznej w Warszawie i ja to tłumaczę, że żyjemy sobie w takiej bańce bezpieczeństwa. Że jesteśmy w Polsce, że jesteśmy krajem, który jest obdarty do zera z tego, żeby szykować się jako społeczeństwo na konflikt zbrojny. Zachłysnęliśmy się tym pokojem, tym, co ma Europa Zachodnia i dobrobytem. Mhm. Nie robimy nic, żeby przygotować nas, cywili, nas, społeczeństwo, do tego, że jest wojna, że będzie wojna, bo będzie na pewno.
Ukraina daje nam kolejne 25 lat tego pokoju. Ale wracając do Twojego pytania, zgadzam się z nim całkowicie. Ukraina od 2014 roku przerobiła dobrze lekcje z tego, że Rosjanie do niej weszli i zaczęła mocno odpracowywać swoją tożsamość narodową. Ukraina nigdy nie wywalczyła sobie w historii swojego bytu państwowego, prawda? Zawsze była albo w Rzeczpospolitej, albo była po stronie rosyjskiej, Tatarzy i tak dalej. Historia bardzo zamieszała. Dzisiaj to, co się dzieje na Ukrainie, raz, daje im na przyszłość poczucie, że wywalczyli sobie swoją państwowość. Dwa, wojna ich naprawdę mocno scala, chociaż też często słyszymy w polityce, że któryś z ministrów został odsunięty, że gdzieś ktoś został oskarżony o jakąś agenturę, że wyłapano kogoś, kto współpracuje dla Rosji. To będzie zawsze. Druga strona, Rosja. I patrzenie na Rosję to jest patrzenie na zlepek wielu kultur i narodowości. Jakby się zapytać, kto jest Rosjaninem dzisiaj, to na mapie geopolitycznej możemy sobie zrobić plamy. Ale czy ci na Syberii, czy ci gdzieś tam na Kaukazie, oni też są Rosjanami, czy tylko mówią po rosyjsku? Nie? To jest taka kwestia. Następna rzecz, ekonomiczna. Czy któryś z bogatych krajów, bogatych państw, gdzie społeczeństwo dobrze żyje, zaatakowałby biedniejsze państwo? Po co? Mamy przykład Iraku, który zaatakował bogaty Kuwejt. Mamy przykład Rosji, która zaatakowała Ukrainę, żeby dać pożywkę swojemu społeczeństwu na to, co się dzieje wewnątrz. No, nie zapominajmy o tym, że jednak Stany Zjednoczone zaatakowały Irak. Tak, ale to było już w pokłosie Bin Ladena, tak. Walki z totalnym terroryzmem. No tak, ale bardziej odpowiadam na to zastrzeżenie bogatszy atakujący Dokładnie tak, ale to było coś. Irak, Ameryka by nigdy Iraku nie zaatakowała, gdyby nie był w tyle Bin Laden i ataki z 11 września. Rosjanie obdarci z tej tożsamości takiej narodowej, z wielokulturowości, nie wygrają tej wojny. Raz, że musisz mieć coś takiego jak poczucie wartości, za co walczysz. Ukraińcy się bronią, mają to poczucie wartości i chęć też zemsty. Rosjanie wchodząc tam, poczucia wartości chyba nie ma żadnego, a zemsta za co, jak my jesteśmy okupantem. Można popatrzeć sobie na to, jak ciężko walczy się z partyzantką. No właśnie, to jest ciekawe, bo jak zapytasz, a sąd, w których zwykli Rosjanie są pytani o takie rzeczy, jak zapytasz zwykłego Rosjanina o to, o co chodzi z tą Ukrainą, to powie, że my tam walczymy za Motherland, czyli za naszą ojczyznę, że zostaliśmy napadnięci, to oczywiście Rosja została napadnięta, a nie oni napadli na Ukrainę. W związku z tym wśród cywilnego społeczeństwa rosyjskiego jest poczucie, że ta wojna jest sprawiedliwa z ich punktu widzenia. Natomiast pytanie jest takie, jedzie taki wojak rosyjski, czy zmobilizowany, czy mobik, czy kontraktowy, dobrowolny, prawda? Na tę Ukrainę, z tą świadomością, że to jest wojna sprawiedliwa, wjeżdża na tę Ukrainę i czy on wciąż jest w stanie w to wierzyć, po tym, co tam widzi. No właśnie, i to jest bardzo ciekawe i pokazuje też, tu już by się mógł socjolog wypowiedzieć na temat rosyjskiego społeczeństwa, bo widzimy momentalnie, można by przyjąć tych samych ludzi, tych samych Rosjan, którzy będąc już na Ukrainie mówią, ej, ale tak to nie wygląda. Co z naszym sprzętem, co z naszą bronią, co z naszymi dowódcami i dlaczego my tak gniemy. I zaczynają zadawać sobie pytanie, dlaczego tam nie ma Polaków i Niemców, z którymi mieliśmy walczyć. A więc bardzo szybko przeobraża się to. Strona ukraińska znowu, ci sami cywile, będąc na froncie, walczą dalej, tak samo myśląc. A więc słowo klucz propaganda, jak szybko się to zmienia w Rosjaninach, którzy są werbowani z momentem przybycia na linię frontu. Następna rzecz. Wielu Ukraińców wróciło na Ukrainę, by walczyć o Ukrainę, o swoje państwo. Wielu Rosjan wyjechało z Rosji, by nie walczyć przeciwko Ukrainie. O nich też musimy pamiętać. To są setki tysięcy młodych ludzi. Zakłamany kraj? Zakłamany kraj. Charakter twojej jednostki, w której pracowałeś, czyli Gromu, przynajmniej w takim moim wyobrażeniu, to jest... Działa to mniej więcej tak. Jest jakaś akcja, trzeba ją wykonać, zadanie do zrealizowania. Jedziemy, realizujemy, wracamy. Mamy prawo powiedzieć nie. Tak, ale chodzi mi o to taką punktowość, taką interwencyjność tej jednostki, że to nie jest wyjazd na wojnę, na front na 5 lat, tak? Tylko
cyk, 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 tutaj jest punkt, który trzeba rozwiązać, jakiś problem, pojawiamy się, znikamy. To, co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest właściwie wojna jak w trakcie I wojny światowej, wojna okopowa. No, front się przesuwa symbolicznie z dnia na dzień, jeśli się w ogóle przesuwa. A czy byłeś w jakiejś analogicznej sytuacji, która dawałaby ci wyobrażenie o tym, co tam się na tej Ukrainie dzieje realnie w tych okopach? Znaczy, ty jako wojskowy, czy ty mówiąc o Ukrainie, mówisz też o czymś, co w jakiś sposób przywodzi ci na myśl twoje własne doświadczenia? To dam ci taki przykład, o którym rozmawiałem, który to był rok 2007 albo 2008 i rozmawiałem z Kamą. Kama, więc polska, powstaniec warszawski, brała pani Kama udział na zamach na Kuczerę. I rozmawiałem z nią, żeby móc zrozumieć, jak oni funkcjonowali podczas powstania warszawskiego. Ja byłem w sytuacji, że na naszą z bazę z jednej nocy spadło 36 moździerzy pocisków. Te wojny, na których ja byłem, wyglądały mniej więcej tak, że mieszkasz w bazie wojskowej, która jest dosyć dobrze chroniona, wyjeżdżasz na operację, na działanie jedno do pięciu dni, robisz robotę, wracasz i jesteś w miarę w bezpiecznym pomieszczeniu, gdzie masz siłownię, gdzie masz stołówkę, gdzie normalnie żyjesz. I przez jedną noc spada 36 pocisków, gdzie musisz się zebrać i jednak nikt z nas nie jest kuloodporny i po siódmym jednak myślisz, dobra, trzeba pójść do schronu. Siedzisz w tym schronie i spada tam, tam, tam i tam. Rano wychodzisz, dobra, dwie osoby zginęły, ktoś tam był ranny, dwa samochody spalone, żyjemy dalej. Moja rozmowa z nią, jak oni dawali sobie radę, gdy paliła się Warszawa, gdy na minutę spadało 36 pocisków. Prawda? A więc z nią rozmowa była taka, że bardzo szybko się przyzwyczaili do tego. Że to nie miało znaczenia, że spada jeden, czy spada 30. W pewnym momencie stajesz się troszeczkę obojętny, bo to nie jest zależne od ciebie. A więc to jest mój taki obraz tego, co przeżywało się podczas II wojny światowej. Dla mnie, dla żołnierza, nie chcę użyć słowa traumy, nie było problemem to, że ja walczę, że strzelam. Dla mnie problemem większym było to, że jestem bez możliwości działania, jak każdy z nas, schowany w schronie i czekam, czy pieprznie, czy nie pieprznie. I to jest takie patrzenie na takiego... Czyli bezradność. Bezradność jest najgorsza, no bo jak spadają rakiety, moździerze, to ty jesteś jak każdy inny. No ale jak ja jestem w boju, bycie świadkiem śmierci towarzyszy, broni. Dokładnie, ale jak ja jestem w boju, to wtedy dużo zależy ode mnie. A więc ta bezradność jest dużo gorsza. A więc mówiąc o Ukrainie, to większą traumę pewnie mają cywile, którzy musieli się chować, musieli wkopać się pod ziemię, niż ci żołnierze, którzy muszą walczyć. Dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze drony. Tak a propos tego, że nie wiesz, co na ciebie spadnie i kiedy, to chyba właśnie taki element do wojny okopowej wprowadziły drony. Bo jak był ostrzał za pierwszej wojny, czy drugiej wojny światowej, jednej armii przez drugą, to ten ostrzał trwał jakiś czas, potem był interwał spokoju, żeby przeładować broń i znowu ten ostrzał się zaczynał, ale to było w miarę przewidywalne. Obecnie może nie być ostrzału, ale może ktoś na ciebie zrzucić granat i to z dokładnością do pół metra, prawda? To jest coś, z czym się zetknąłem, ale nie na takim poziomie. Nasze operacje pierwsze bojowe na wodach Zatoki Perskiej praktycznie zawsze byliśmy obserwowani przez predatory, które latały, to potężne, bezzałogowe statki powietrzne. W Iraku już były praktycznie zawsze, a w Afganistanie dorobiliśmy się, że mieliśmy własnego drona rozpoznawczego, który latał i mieliśmy bezpieczeństwo takie, wiedząc, że nikogo nie ma w okolicy. Odchodząc z mojej firmy w 2012 roku, już zaczynała się duża zmiana, zaczynały być te drony takie osobowe, a więc że w sekcji ktoś potrafił sterować i mógł zobaczyć, co jest na dachu, nie trzeba było wysyłać snajpera na dach wyżej, żeby to zaobserwował, prawda? Dzisiaj rozwój technologiczny pozwala nam na to, co powiedziałeś, a więc walka w mojej taktyce była walka na poziomie, w pionie, żeby móc to obserwować. Dzisiaj musisz mieć obserwatora, który patrzy z kamerą termowizyjną w powietrze non-stop, bo każdy dron wytwarza jakieś ciepło. I musicie ostrzegać w razie... I musicie ostrzegać, ale musisz mieć kogoś, kto zabezpiecza cię jeszcze całkowicie z wysokości nieba, nie przed samolotami, nie przed śmigłowcami, a więc myślę, że sobie radzą z tym. I zawsze jest tak, że jak masz
szablę, to masz z drugiej strony kolczugę. Jak masz broń i pocisk, to z drugiej strony masz kamizelkę kuloodporną. Jak masz pocisk, rakietę, to masz schron. To pewnie w pierwszej fazie wojny było to bardziej zaskakujące, zwłaszcza pewnie dla Rosjan bardziej niż dla Ukraińców. Dokładnie, a dzisiaj myślę, że oni na froncie wypracowują sobie, technologia na to pozwala, no bo producent dronów produkuje drony, momentalnie jest firma, która wyprodukuje systemy, które będą zagłuszały te drony, nie tylko żeby je zestrzelić, ale przecież tam jest sygnał radiowy, żeby je nimi kierować, a więc żeby coś zatronić. To jest wszystko w biznesie i w taktyce powiązane ze sobą, no i w technologii. I druga rzecz, o której chciałem napomknąć, to potężne straty osobowe. Po obu stronach barykady w tym momencie, prawda? Szacuje się to, że Rosjanie stracili od 40 do 60 tysięcy ludzi, w sensie stracili, że zginęli ci żołnierze. Oczywiście Ukraińcy podają trzy razy wyższe liczby. No to zawsze liczby, będzie. Prawda? No ale Ukraińcy też na pewno stracili kilkadziesiąt tysięcy. Co mówiąc o stratach, każde jedne są duże i to jest przerażające, że aż tak duże. Tak, bo inne wojny, które się odbywały współcześnie, mam na myśli te wojny już po, załóżmy, wojnie w Korei, tak? I po interwencji Stanów Wietnam był jeszcze taką rzezią. Tak. To były wojny relatywnie ubogie, relatywnie mówię, w ofiary w ludziach. Nawet po stronie... No bo każdy jeden żołnierz przywożony z... Te wojny właśnie w obszarze kolorami. Zatoki Perskiej, to tam raczej były wojny... Ja to mówię, że Facebook by tego nie wytrzymał, Instagram takich strat, gdyby były po naszej stronie. Już ci powiem dlaczego. Dlatego, że dzisiejsza technologia, znowu wrócimy do technologii, jest na tyle precyzyjna, że każdy jeden pocisk może być pociskiem śmiertelnym. Kiedyś wyliczano, że podczas II wojny światowej, proszę sobie sprawdzić, jak to się mogę mylić, że żeby zabić jednego żołnierza, trzeba było zrzucić kilka ton materiałów wybuchowych. Porównanie wojny i walk w Rosji, to co ostatnio przeczytałem, to jest niepotwierdzone. Przeczytałem taki artykuł, że Rosjanie wystrzeliwują 6 tysięcy kilogramów materiałów wybuchowych, Ukraińcy 600. 10 razy więcej materiałów wybuchowych żeby uzyskać ten sam efekt. I to jest ta przewaga technologiczna. A więc dzisiaj mając drony, mając precyzyjne HIMARSy i inną broń, trafiasz i wierzysz, że trafisz. Nie ma przypadku. Z tymi dwoma moimi zastrzeżeniami zmierzałem do tej kwestii psychicznej, psychologicznej, związanej z służbą w wojsku, bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że twoim zdaniem większą traumę będą mieć ludzie, którzy, cywile, którzy muszą w schronach właśnie oczekiwać na to, cywile, czy spadnie i niewyszkoleni żołnierze, bo to z poboru kto idzie, to jest tak jakby ciebie teraz ubrać w kamizelkę, dać ci 3 dni przeszkolenia i rzucić cię na front. Jesteś no name. No ale mówimy jednak o niezwykłej skali mobilizacji, ile tam osób walczy po stronie Ukrainy, z 700, Nie chcę wymyślać teraz liczb, ale to są setki tysięcy osób. One wrócą do domu po wojnie, jak wojna się skończy, oby jak najszybciej. I z twojego doświadczenia, bazując na tym, co wiesz o wojsku, jak duży będziemy mieć problem? Bo to będzie też nasz problem. Tak, bo to społeczeństwo, Ukraińcy mieszkają u nas. Z PTSD słynnym. Ostatnio miałem bardzo ciekawą panią psycholog, bo ja też prowadzę swój kanał podcastowy na celowniku Nawala i powiedziała coś niesamowitego też otwierając mi oczy, że większy problem mają właśnie ci, którzy nie mieli możliwości działania. A więc jeżeli będziesz żołnierzem, który będziesz musiał wykonywać rozkazy, nie będziesz miał na to wpływu, że jeżeli będziesz żołnierzem, któremu każą wykonać zadania, nie dając ci odpowiedniego narzędzia do tego, żeby go wykonać, że będziesz cywilem, który jest narażony na ostrzał swojego miasta i nikt cię nie pokieruje do schronu, nikt cię nie zabezpieczy, to ci wszyscy, którzy nie mają możliwości działania, mają dużo większą stres. Ci, którzy są w Polsce, nawet jeżeli patrzymy, że ktoś jest wolontariuszem, że komuś coś pomaga, pomagając komuś, uczestnicząc w tym, wierzy, że masz w jakimś stopniu możliwość wpływu na coś, co się tam dzieje. Dlatego musimy się jednoczyć, musimy o tym rozmawiać i być w grupie, bo nie walczę tam, ale pomagam tutaj coś robić, żeby oni mogli walczyć. Już jeszcze jestem w jakimś stanie sprawczy. Obojętność czy postawienie kogoś w pozycji, że jest narażony na obojętność, powoduje to, że on będzie miał traumę. Te doświadczenia z traumą wśród żołnierzy mają Stany Zjednoczone, które rutynowo wysyłały mnóstwo żołnierzy na różne akcje specjalne, interwencje i tak dalej w ciągu ostatnich dekad.
I tak, jak tak obserwuję to, co tam się dzieje, bo oni starają się oczywiście jakoś tych żołnierzy zagospodarowywać, walczyć. O weteranach jest bardzo głośno i mocno. Prawda, jest to głośno, ale to wciąż mimo wszystko jest. A czy to nie jest tak, że jak już się pojedzie na wojnę i się walczy w tym okopie, to potem troszeczkę trudno zaakceptować takie normalne, spokojne życie, że to jednak... I często tak jest, że te osoby potem wracają w formule, czy to żołnierzy najemnych, dla jakichś armii prywatnych, czy to właśnie wolontariuszy, tak jak teraz mnóstwo Amerykanów pojechało dobrowolnie walczyć na Ukrainę, prawda? Bo po prostu nie mogą znieść tego zwykłego życia. Ja nie wiem, ja spekuluję. Ja się też, wiesz, wiele rozmawiamy w tym środowisku i ja mam własną taką troszeczkę opinię na ten temat. Czy nie mamy tego, czy z czasem w genach jako my, jako zwierzęta? Bo jeżeli sobie popatrzeć to, co mamy w genach przez te, nie wiem, ludzkość istnieje gdzieś 200 tysięcy lat, od 30 tysięcy lat jesteśmy gdzieś tym takim homo sapiensem, że my cały czas walczymy, że przecież była wiosna i jechaliśmy na sicz, że przecież to mamy we krwi, że nasi dziadowie, pradziadowie non-stop uczestniczyli w wojnach, ucząc się historii, uczymy się historii wojen, bitew i dowódców. Prawda? A więc jeżeli mamy to w genach, to się nie oszukujmy, że ta nasza bańka taka fajnego życia w XXI wieku jest pozbawiona tego, co płynie w naszej krwi. Mhm. Tacy jesteśmy chyba. Zadam ci pytanie osobiste, nie musisz odpowiadać. Miałeś taki problem z dostosowaniem się do warunków, gdy już nie jesteś żołnierzem aktywnym, gdy musisz żyć po cywilnemu? Ja patrzę na to tak, wszystko też jest w głowie. Odchodząc na emeryturę nie myślałem, że ja będę tak bardzo przez te moje 10 lat bycia na emeryturze uczestniczył w tym wszystkim. Ale to powoduje historia i świat. Ja się nie pcham, tylko ktoś gdzieś z boku na kogoś napada. Jest gdzieś jakaś wojna i przez to, co przeżyłem, gdzie byłem, staję się ekspertem, że rozmawiam na ten temat. Tak jak dzisiaj. Rozmawiam na ten temat, jak funkcjonuje wojna, jak się walczy. A więc przez te całe 10 lat jestem potrzebny gdzieś społeczeństwu, rozmawiając o tym, prowadząc szkolenia, pisząc książki, to cały czas we mnie jest. A więc ja jeszcze nie poczułem czegoś takiego, że mógłbym zatęsknić za moją jednostką. Co więcej, ja w mojej jednostce się czułem bardzo spełniony, bo idąc do niej nie wiedziałem, że będę miał taki szlak bojowy. To też zrobiła historia. Nie chcę zapomnieć o tym pytaniu, a chcę ci koniecznie zadać. Jak się obserwuje to, co się dzieje na Ukrainie, z samego początku tej wojny, to można odnieść wrażenie, być może mylne, że ta cała taka wizja rosyjskich specjalistów od wojny, jednostek specjalnych rosyjskiego wojska, specnazu i innych, że to była tylko taka wizja PR-owa, sprzedawana Zachodowi, żeby on wierzył i się bał. No bo jeżeli ja się dowiaduję, że na przykład na Żeleńskiego było x prób zamachów, wszystkie nieudane, no to gdzie jest ten geniusz, wyszkolenie i przebiegłość rosyjskich służb specjalnych? Jeżeli ja się dowiaduję, że rosyjski wywiad dostarczał nieadekwatnego obrazu Ukrainy i chociażby właśnie mentalności Ukraińców, czyli przekazywał Putinowi informację, że Ukraińcy się nie będą bronić, uciekną, rząd ucieknie, potem Ukraińcy przyklepią nową władzę, którą my im podstawimy, dlatego 3 dni to maks, no to gdzie tu jest geniusz i przenikliwość rosyjskiego wywiadu? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy faktycznie ta wojna obnażyła jakąś taką wielką łudę potężnych rosyjskich służb specjalnych i jednostek specjalnych, analogicznych do naszego gromu? Czy coś innego nie zagrało? Nie zagrała rosyjska mentalność, może nasza wschodnia mentalność, bo do nas, do jednostki, tworząc naszą jednostkę, poza nowym sprzętem, taktykami, przyszło coś takiego jak knowledge, a więc wiedza. I w tej wiedzy słowem klucz jest myślenie krytyczne, ale nie żeby krytykować kogoś, tylko żeby korzystać z wiedzy i z doświadczeń swoich i nabywanych przez siebie i przez kogoś. I to myślenie krytyczne polega na tym, że żeby się nie okłamywać. Mówię to też w odniesieniu do polskiego wojska teraz, ale to się wydarzyło w Rosji. Jeżeli nie masz myślenia krytycznego i masz kaprala, i ten kapral dostanie 50 bardzo słabych, zdemotywowanych żołnierzy i zły sprzęt i każe mu się ich wyszkolić, to kapral po miesiącu szkolenia jakby powiedział, że ci żołnierze się do niczego nie nadają, a sprzęt jest dziadowski, to żołnierze się nie nadają i sprzęt jest dziadowski, czy kapral się nie nadaje?
kapral się nie nadaje. Więc kapral musi zameldować wszystko, że jest dobrze porucznikowi. Porucznik wie, że to jest wszystko dziadostwo, ale nie może inaczej zameldować niż majorowi, że wszystko jest wspaniale. Major melduje generałowi. Czy słyszałeś w naszej telewizji, żeby generał powiedział w służbie, nie ci panowie, którzy odeszli na emeryturę i teraz się mądrzą w telewizji, mówiąc, jaka jest zła armia, a za ich czasów była taka sama, żeby generał był w stanie zameldować politykowi, że coś jest nie tak z wojskiem. A więc w Rosji wszyscy od szeregowego po generała oszukiwali Putina. Putin nie miał wokół siebie nikogo, kto by krytycznie popatrzył na to. Gdyby Putin miał koło siebie kogoś takiego, kto by krytycznie popatrzył na cały system informacji, to Putin nie rozpocząłby wojny inaczej, tylko nie rozpocząłby wojny w ogóle. Putin został oszukany na wszystkich szczeblach, bo piękne parady, super dane wywiadowcze, które miały pokonać Ukrainę w 72 godziny i został oszukany. Wszyscy od spodu się oszukali. Wszystkie straty rosyjskie pokazują, że wszyscy się oszukiwali. Nowoczesny sprzęt rosyjski. Wszystko było oszukiwane. A sądzisz, że to oszukiwanie, czy samo oszukiwanie się, że ono teraz... Ale oni nie dalej jest, się oszukują. No właśnie, o to pytam, o to chcę zapytać. Czy oni się dalej tak oszukują, czy jednak to zanika, ten fenomen? Dalej się oszukują. Sprzed dwóch dni, nie wiem, nie sprawdziłem tej informacji, tylko widziałem zdjęcie, że pokazali super jakąś broń, która ma niszczyć Hajmarsy, a się okazało, że to jest jakaś czeska stara, przerobiona atrapa ciężarówki, bo specjalistów na świecie jest tylu, którzy wszystko są w stanie szybko wyłapać. Przemówienie Putina, którego nie wytrzymał, jak on później określił, sam on by dwugodzinnego, też pokazuje, że cały czas jest propaganda sukcesu. Dalej się oszukują. To jest najnormalniej w świecie czysta dyktatura, tylko że podparta śmiercią dziesiątek tysięcy rosyjskich żołnierzy. To Rosjanie. I teraz tak, wróćmy do naszego kraju, do naszej armii. Kiedyś chodziły te prześmieszne w cudzysłowie żarty, że nam na uzbrojeniu tej armii są patyki na przykład i że na przykład taka białoruska armia to by nas zajęła w pół dnia, co teraz raczej nie jest właściwym, adekwatnym scenariuszem. Natomiast obecnie pojawia się kolejna narracja, nowa, zupełnie inna, że stajemy się militarną potęgą. Nawet widziałem taki... Ale ty mnie pytasz na poważnie, czy chcesz sobie dalej żartować? Ja pytam jako laik. I teraz tak, widziałem taką analizę, to był jakiś Estończyk, prowadzi kanał na YouTube, geopolityczny, gdzie właśnie starał się uzasadnić taką tezę, że Polska się bardzo szybko militaryzuje, wyrastając na lokalną potęgę militarną. I tam podawał te liczby, ile to rzeczy mamy zamiar zakupić, czy zakupujemy. Słowo mamy? Klucz? Od czołgu po samolot. Czy mamy już? I tak. No właśnie, no, nie mamy, zdaje się, to są dopiero zakupy. No, jestem ciekawy twojej perspektywy, bo ty, jak tutaj czuję, mówisz to, co myślisz, tak. Więc powiedz to, co myślisz na temat polskiej armii obecnie, jak to jest? Uważam, że zmienia się, ale nie wystarczająco dużo, a nie zmieni się wystarczająco dużo, bo zmiany, które wprowadzają ci sami politycy, którzy jeszcze rok temu nic nie wprowadzali i ci sami generałowie, za których czasów też nie było żadnych zmian. Może to jest taki zimny prysznic ta wojna, która sprawiła, że zaczęli myśleć trzeźwo. Nie ma żadnego zimnego prysznica, bo zimny prysznic polega na zakupach. Zimny prysznic polega tylko i wyłącznie na zakupach. Ja jestem nowoczesnym żołnierzem. Byłem szkolony jako nowoczesny żołnierz po to, żeby nie ginąć, ale żeby walczyć i zwyciężać. Myślę, że dotrze tutaj do was wszystkich, to jeżeli wam powiem przykład, który lubię mówić. Komu oddałbyś do naprawy swój samochód? Kiedyś były szkoły zawodowe 3-letnie, gdzie uczono mechanika samochodowego. Po 3 latach mechanik samochodów Dadam przychodzi pierwszy dzień do pracy, przyjeżdżasz swoim samochodem i ci szef warsztatu mówi: mój młody pracownik dzisiaj skończył bycie uczniem, od dzisiaj jest mechanikiem samochodowym. On wymieni twoje klocki hamulcowe. Cieszy cię to? Czy chcesz kogoś, kto ma doświadczenie w wymienianiu klocków? Tak. Jak długo trzeba zostać dobrym kierowcą samochodu ciężarowego TIR? No nie ma takiej granicy. Nie ma takiej granicy, ale to są, wiesz, trzeba mieć 2 lata prawo jazdy B, później zrobić na C, później C z przyczepą, później doświadczenie, żeby tym samochodem jeździć. Dlaczego o tym mówię? W jakim czasie wyszkolisz dobrą załogę nowoczesnego czołgu?
No teraz obserwujemy to na żywo, bo trzeba szkolić Ukraińców pod kątem Abramsa. Pytam się, w jakim czasie? W jakim czasie? Ja ci dałem przykład mechanika samochodowego i kierowcy tyru. No, w warunkach wojny to trzeba liczyć kilka miesięcy pewnie. A chcesz, żeby on przeżył, czy żeby sobie zginął ten młody człowiek? Mówimy o tobie. No, wolałbym przeżyć. Wolałbyś przeżyć, tak? No to nie mam zielonego pojęcia, ile trzeba być szkolony. Nie ma zielonego pojęcia. Tak. No, ja ci przykazę, powiedziałam tutaj kierowcy tirze, żebyś się czuł dobrze w tym tirze. Dzisiaj startujesz, masz prawo jazdy? Mam. Masz prawo jazdy B? C masz też? B tylko. B masz. To kiedy byś się czuł dobry, żeby tym tirem jeździć po polskich drogach i po Europie? Dzisiaj zaczynasz. To myślę, że tak rok. Rok. No to do tego czołgu? Biorąc pod uwagę, że to jest czołg, który strzela, to jest półtora roku, dwa. No i jeszcze osoby, cztery, żeby się zgrać. No tak. A skąd jesteś pewny, że się nadajesz do tego czołgu? Nie, no to już... Skąd jest pewność, że wszyscy, którzy pójdą do wojska, nadają się na to, żeby być tamtym... Czołgistą. Nie? Artylerzystą, żołnierzem jednostek specjalnych. A więc selekcja ludzi, bo mówienie 300-tysięczna armia, no to moje pytanie cały czas będzie brzmiało nie o czołgach, nie o cyfrach, tylko o tym materiale ludzkim, który ma to robić. Trudne? Musisz mieć ekspertów, nie tylko, którzy będą tymi czołgami jeździć. Wyobraź sobie mechanika. Czołg jest narzędziem pracy, jest maszyną, którą trzeba naprawić i serwisować. Trzeba mieć wyspecjalizowanych mechaników, którzy potrafią odkręcić, zakręcić śrubę, wymienić filtry, uzupełnić płyny. Ile ich trzeba szkolić, żeby byli odpowiednim serwisem dla czołgów, samolotów, śmigłowców? Oprócz tych zakupów, które teraz robimy, powinniśmy, jak rozumiem, opracować właściwy system selekcji i naboru do wojska. Dokładnie polskiego. Tak. I tego nie ma, czy jest? Uważam, że nie ma. I mam też wiedzę, że nie ma. Bo mówienie o zasadniczej służby wojskowej, którą popieram, tą ochotniczą, to uważam, że jak najbardziej tak, tylko że przyjmowanie wszystkich, bo chcą przyjść, to jest przyjmowanie sobie pracownika. Mamy HR-y i każdy pracodawca patrzy, czy ten pracownik będzie się nadawał na to stanowisko. Dzisiaj idąc do wojska, praktycznie przyjmują wszystkich z otwartymi rękoma i jest... zakaz kogokolwiek wyrzucania, jakby służbie, się nie nadawał. Mówimy o służbie zasadniczej. O służbie tej zasadniczej. I jest jakikolwiek zakaz, czego moi zawodowi koledzy i koleżanki nie mogą zdzierżyć, że użyję tego kolokwializmu, że nie można nic z nimi zrobić, bo są najważniejsze tabelki, że oni przyszli, a nie odchodzą. A więc na podstawie tych informacji, które mam, uważam, że się nic nie zmienia mentalnie. Czyli zgodnie z tym, co mówisz, taki pomysł, który gdzieś tam się pojawia teraz na nowo, czyli wprowadzenia obowiązkowej służby zasadniczej, to nie jest najlepszy pomysł? Zrobiłbym to całkowicie inaczej. Rozpocząłbym to od wybudowania ośrodków, w których ta młodzież, ci młodzi mężczyźni, młode kobiety będą się profesjonalnie szkolić. Ta zasadnicza dobrowolna służba wojskowa polega na tym, że oni idą do typowych jednostek wojskowych, które dzisiaj nie mają przygotowanej infrastruktury na to, żeby ich przyjąć. Nie mają kadry, tylko są wyciągani poszczególni żołnierze, żeby się nimi zająć. Jest większy zamęt z tego powodu, że oni zostali przyjęci do wojska, niż to, co dają ich, że stanowi to siłę. Jest większy zamęt, jest bardziej rozłożenie tego wojska, ale w mediach jest super. I tu widzę zbieżność z oszukiwaniem się armii, bo nasze media pięknie to mogą ująć. Pokażemy fajne, czyste, nowe czołgi, nowe, super strzelające haubice, no ale jest ten środek, który już nie wygląda tak dobrze. To jest patrzenie na całość armii. Jeżeli mi ktoś dzisiaj mówi, że my wyrastamy na mocarstwo lokalne, to ja zadam takie proste pytanie odnośnie łączności. Odnośnie łączności, żeby się jedna komórka wojska z drugą mogła... To, co Rosjanom na przykład rutynowo nie działa. Dokładnie. Czy my jako Polska, jako kraj, jako Ministerstwo Obrony Narodowej posiadamy swojego satelitę komunikacyjnego? Nie posiadamy. A więc każda jedna informacja, jaką nasze sztaby armii przekazują komuś innemu, ktoś gdzieś czyta, niezależnie czy to jest nasz sojusznik, czy to jest nasz przeciwnik. Nie mamy własnego satelity komunikacyjnego. To jest podstawa. Patrząc na używanie nowych technologii, samolotów, rakiet i tak dalej, one są wszystko sterowane za pomocą łączności satelitarnej, tak. Różnych fali, na których się nie zna. My nie mamy nad nimi pieczy. My nimi nie dowodzimy.
My nie wiemy, jak, czy ktoś je może zakłuszyć albo zmienić ich kod. A więc dla mnie ktoś, kto nie posiada możliwości łączności, nie wyrasta na potęgę. Ja powiem Ci dlaczego. Dlatego, że w mojej robocie, jeżeli jechaliśmy na jakąś operację, jeżeli coś gdzieś zawodziło, to zawodziła zazwyczaj łączność. Bo żeby gdzieś uderzyć, musisz wiedzieć, gdzieś on jest. To jest podstawa, to jest informacja. Możesz być super wyszkolonym, ale jak nie masz informacji, nie masz łączności, to tego nie zrobisz, bo nie wiesz, że on akurat już z tego domu wyszedł, tylko tak nie ma. Te śmieszne, zabawne, w cudzysłowie, filmiki, na których całe kolumny rosyjskich czołgów są rozwalane z ręcznych granatników, wynika właśnie z tego, że nie ma łączności. Mają łączność z Amerykanami i Amerykanie widzą, gdzie oni są i Ukraińcy potrafią je niszczyć. A z kolei te czołgi nie mają łączności ze sobą. Czyli jeżeli granatnik uderzy w pierwszy czołg, to pozostałe nie wiedzą, że coś się w ogóle wydarzyło. Dokładnie, to jest złącznie, to jest słowo klucz. No dobrze, a to są pewne słabości, które możemy na tym etapie, powinniśmy zidentyfikować i szybko reperować, ale naprawić. Słyszysz o nich w mediach, czy słyszysz, że zakupiliśmy 500 HIMARS-ów, które będziemy mieli kiedyś tam? Ja nie mówię, że to jest zły zakup. Ja nie mówię, że zły zakup są czołgi. Ja mówię, i to jest mój mocny przekaz, że musimy edukować się, musimy edukować nasze społeczeństwo, żeby wiedzieć, jak wygląda nowoczesny konflikt zbrojny, żeby edukować na etapie szkoły podstawowej dzieci, a później młodzież, żeby chcieli przyjść do wojska i być w profesjonalnej czy armii. Czy zwykły człowiek powinien umieć, Twoim zdaniem, obsługiwać broń? Kto jest zwykłym człowiekiem? Każdy z nas. Nie. A widziałeś kiedyś, widziałeś kiedyś zwykłego Amerykanina? Widziałem. Ja nie. Ja widziałem, że każdy Amerykanin jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, który jest bardzo dumny. W Stanach Zjednoczonych nie ma zwykłych obywateli. Okej, okay, ale to jest inny wątek, taki, no ale bardziej mam na myśli obywatela Polski, obywatela dumnego żołnierza, tak, tak, który dziękuje swoim żołnierzom za służbę, bo tak w Stanach Zjednoczonych jest przyjęte robić. Dokładnie. Prawda? Ostatnio widziałem taki, no, nawiasem mówiąc, gdzieś tam na YouTubie filmik, na którym ktoś podszedł randomowo do staruszka w wieku 90 paru lat, zapytał, czy służył w wojsku. No, powiedział, że przerobione, tak, no. Dziękuję za służbę. No ale dobrze, to jest dygresja. Skończyliśmy na tym, że... Pytasz? Że pytam, a pytałem w kontekście... Czy każdy polski obywatel... Czy każdy polski obywatel, nie zwykły, ale niezwykły obywatel polski, powinien znać, wiedzieć, jak obsługiwać broń, nie pistolet, a karabin. Czy jesteś za tym, żeby płacić podatki? Czy to jest fajne? Nie, to nie jest fajne. To nie jest fajne, nie? To nie jest fajne, ale żyjemy w pewnej wspólnocie, określonej granicami, językiem, kulturą i płacąc podatki, wiemy, że politycy z tymi podatkami robią różne rzeczy, ale jednak są drogi, jest jakaś tam służba zdrowia. No nie za dobra armia. Nie za dobra armia, ale to w całość funkcjonuje, prawda? Znaczy, to nie za dobra armia, to nie, zaraz Ci odpowiem na to pytanie. Nie, ale to skoncentrujmy się na tym pytaniu o to, czy... Tak, a później o tym karabin. Tak, a więc musimy brać odpowiedzialność za to, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy. Nie każdy do tego się nadaje, ale każdy powinien umieć to robić. Ja wolę walczyć, być w przysłowiowym okopie z kimś, kto potrafi i chce, niż potrafi i nie chce. Wolę, żebyś poszedł i swoje talenta przekształcił na zbieranie danych wywiadowczych, na dobrych, przemyślanych zakupach. Wolę, żebyś walczył sterując dronem i zakłócając falę przeciwnika, niż żebyś ginął obok mnie. Każdy z nas ma inny talent, każdy z nas ma inne umiejętności. A więc ci, którzy, tak jak ja, potrafią i chcą walczyć karabinem, to walczą karabinem, ale dać możliwość całemu społeczeństwu wybór, w jakiej dziedzinie w trakcie wojny będzie mógł uczestniczyć w obronie to kraju. To jest to, co też promujemy jako WEJ, czyli ideał obrony powszechnej. Tak, ideał obrony powszechnej. Nie wszyscy, jak jesteśmy hura na czołgi, tylko w danej dziedzinie. Wracając do tego, co Ci chciałam powiedzieć o stanie polskiego wojska, to mi powiedz, która instytucja państwowa w Polsce działa i funkcjonuje bardzo dobrze, z której jesteś zadowolony? Z punktu widzenia państwa całkiem nieźle funkcjonuje fiskus. Dokładnie. Z punktu widzenia państwa. Urząd Skarbowy to jest dla mnie dzisiaj jedynie dobrze funkcjonujący organ. Zresztą wczoraj się z nim zetknąłem i dla mnie, dla petenta był totalną klopsem. Dla pań w okienkach był fenomenalny. Nie? Ale Ministerstwo Zdrowia? Ministerstwo Sprawiedliwości?
Ministerstwo Edukacji Narodowej, to dlaczego MON ma też dobrze funkcjonować, jak są tam takiej samej mentalności politycy i urzędnicy? Dokładnie tej samej mentalności. Dlaczego on ma funkcjonować inaczej i lepiej niż służba zdrowia? Nie, nie funkcjonuje inaczej, lepiej. Funkcjonuje normalnie po polsku, w naszych polskich standardach. Tylko, że to musi być zmienione reformą systemową, a nie zwykłą wymianą personelu. Ludźmi. Wszystkich. Wszystkich ludźmi, którzy są u góry. To musi być zmienione, bo politycy się zmieniają, ale oni są w kółko tacy sami. Ci politycy, którzy przekręcają się w jednej i w drugiej stronie. W 2000 roku przed World Trade Center chcieli rozwiązać moją jednostkę, bo byliśmy za bezczelni, za drodzy i w ogóle kto widział, żeby tak inwestować w żołnierza. To właśnie może na końcu pytanie, bo to właściwie w świetle tego, co mówisz o tym, jak wygląda polskie wojsko i to zarządzanie nim, staje się pewną zagadką. To jak to możliwe, że taka właśnie jednostka, jak GROM, która uchodzi za jedną z najlepszych jednostek tego typu na świecie, się uchowała. Powstała i trwa po dziś dzień. Powstała dlatego, że jednostkę wojskową wtedy, która była w MSW, nie powołał do życia generał z MON-u, tylko oficer wywiadu. Powstała i funkcjonowała dlatego, że nie została przemieniona z innej jednostki, ubierając tamtych ludzi w nowe mundury, beret i dając im nową broń, tylko całkowicie nowy nabór był wszystkich. Był nowy nabór, a więc wszyscy, którzy byli, musieli przejść pewien etap. Była pod takim coverem, pod ochroną amerykańską. Dlatego myśmy na początku, w latach 90. nie mieścili się w żadnych standardach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ani Ministerstwa Obrony Narodowej. Mieliśmy być rozwiązani w 2000 roku, ale nie zostaliśmy rozwiązani tylko dlatego, że Bill Laden uwalnął w jedną i w drugą wieżę. Ja bym z tobą dzisiaj tutaj nie rozmawiał. Myśmy już mieli przydziały po innych jednostkach w Polsce. Tylko nagle się okazało, że jest nowoczesna wojna i Amerykanie nie chcą naszych czołgów, samolotów i statków, tylko chcą jednostkę specjalną. Bo te wojny, na których uczestniczyłem, tak wyglądały, że walczyli na niej wysoko wykwalifikowani specjaliści, żeby nie ginęło normalne, konwencjonalne wojsko. Bo żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie wytrzymałby w ciągu dnia straty 1000 żołnierzy. By musiał odejść. Jego niezwykli amerykańscy obywatele wyrzuciliby go z Białego Domu. A takie jednostki jak wasza są teraz potrzebne na froncie na Ukrainie? Są bardzo potrzebne, bo tam jest cały czas przemiał nowych technologii. Tam jest cały czas taka jednostka, to jest też jednostką specjalistów, którzy próbują robić coś, czego jeszcze nikt inny nie zrobił. A więc te nowe technologie, jaką stworzysz, są bardzo drogie. Nie dasz mechanikowi samochodowemu, nie wiem, z normalnego warsztatu jakichś nowych narzędzi, tylko najpierw to formuła pierwsza gdzieś testuje i robi, prawda? A więc tak samo tutaj. Co więcej, słyszymy bardzo dużo o operacjach wojskowych, ale czy widziałeś zdjęcia i filmy, które wykonują żołnierze jednostek specjalnych? Ich jest mnóstwo, tylko że ich nie widzisz. A więc oni mają tą robotę i są pod wielką przykrywką, ale dokonują naprawdę cudów i różnych rzeczy. Ile, tak już z ciekawości zapytam, z tych akcji, w których brałeś udział po latach, o ilu z nich możesz mówić, a ile pozostanie tajemnicą po nie czasy? Pamiętam. Procentowo. Nie pamiętam. Są takie, myślę, o których można mówić wprost? Pół na pół, tak, bo to jest, wiesz, cały pakiet prawny, który ci mówi, o czym, kiedy możesz mówić. No, operacje, które wykonywałem, był w Iraku, wojny w Iraku już jest zakończona, a w Afganistan praktycznie nie ma naszych misji, ale to są rzeczy, o których wiem, gdzie i co mogę, gdzie i czego. I to jest wszystko zawsze zaznaczone w jakimś dokumencie, czy to są ustne? Radzimy sobie. Jak widzisz, jestem tutaj z tobą i rozmawiam, więc... Dzięki wielkie. Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że nie przestraszyłem, ale ja uważam, że o tych sprawach powinniśmy mówić bardzo poważnie i otwarcie, bo jeżeli będziemy się oszukiwać, to będziemy stawać się takim państwem jak Rosja, gdzie car u góry myśli, że jest wszystko pięknie i kolorowe. Reformę Wojska Polskiego powinniśmy zacząć od zlikwidowania tych miejsc, gdzie się sami oszukujemy. Reformę Wojska Polskiego powinniśmy rozpocząć od budowania od zera nowej polskiej armii. Tą starą zmniejszać, mieć filtr i budować całkowicie od nowa. Przepraszam, ale tak uważam, tak powinno być.
To dzięki raz jeszcze. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli podobała Wam się ta rozmowa, to zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. W komentarzach możecie zamieszczać sugestie co do gości, których chcielibyście zobaczyć i usłyszeć w tym podcaście.